Keto Wtorek, odcinek 87. Cześć, z tej strony Anna Salwa. Moi drodzy, tak sobie pogrzebałam trochę w tych Keto Wtorkach na moim kanale i z tego co widzę, to nie było jeszcze odcinka o ketogrypie, której tak wiele osób boi się przed rozpoczęciem ketoadaptacji. Także dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy ketoflu, tak zwana ketogrypa, dotkniecie na ketoadaptacji, jakie są jej przyczyny, co z nią robić i jak to wszystko wygląda. I mam nadzieję, że troszeczkę sobie ten strach, który niektórym może towarzyszyć, ogarniemy, a wręcz być może go zlikwidujemy. Zapraszam! Najważniejsza rzecz. Ketogrypa, tak zwana ketoflu, czyli takie objawy, które są podobne dla niektórych właśnie do takiego uczucia złapania właśnie jakiejś choroby czy to grypy, nie są obowiązkowe na ketoadaptacji. To znaczy, że nie dotykają każdego, a wręcz zaryzykuję stwierdzenie, że dotykają mniejszość osób podczas ketoadaptacji. I zanim przejdziemy do tego, kto może z tą ketogrypą się spotkać, to chciałabym z Wami zrobić taką ankietę w komentarzach. Jeżeli jesteście już po adaptacji, to napiszcie proszę, czy dotknęła Was ketogrypa, czy mieliście jakieś problemy i sobie mam nadzieję o tym również w komentarzach porozmawiamy. Sformułowanie ketogrypa przenieśliśmy tak naprawdę z języka angielskiego keto flu. Nie jest to nic związanego tak naprawdę z samą grypą samą w sobie, bo nieraz dostaję takie pytania. To nie jest grypa, natomiast dlatego jest tak nazwana, że rzeczywiście dla niektórych osób objawy tego stanu mogą być podobne do grypy i to jest w sumie jedyne podobieństwo. Co może się dziać, jak się możesz czuć, jeżeli dotkniecie ta tak zwana ketogrypa? Wiele osób obserwuje po prostu spadki energii. Dodatkowo mogą do tego dochodzić skurcze mięśni, bóle głowy, takie zawroty głowy, problemy z koncentracją, ale co ciekawe może być to też taka wzmożona ochota na słodki smak, no i różnego rodzaju problemy żołądkowe. Ten stan pogorszonego samopoczucia, tak to nazwijmy, zazwyczaj, jeżeli w ogóle, to trwa od 5 do 10 dni i to jak szybko podczas ketoadaptacji się on pojawi, zależy od bardzo wielu czynników, również od tego, w jaki sposób tą ketoadaptację przechodzicie, w jaki sposób ją zaczynacie, ponieważ można podejść na wiele różnych sposobów, można wieloma metodami przejść ketoadaptację, o tym więcej na pewno będzie w kursie. Natomiast jeżeli robimy to szybko, no to możliwe, że te objawy odczujemy szybciej, ale nie musimy tych objawów w ogóle mieć. I według mnie takie dwie najczęstsze przyczyny ketogrypy to są po pierwsze błędy. Zbyt dużo błędów, które popełnisz albo popełniłeś podczas ketoadaptacji, może rzeczywiście prowadzić do tego złego samopoczucia. I najczęstszym błędem jest odwodnienie. Nieraz już o tym mówiłam, że my, jeżeli przestajemy dostarczać sobie węglowodany, to pozbywamy się zapasów glikogenu we krwi. Spada również nasza insulina, co powoduje, że tracimy wodę. I jest to dobre, bo często nadmiar wody zgromadzony w organizmie to jest związany ze stanami zapalnymi, dlatego tak nam się wydaje, że fantastycznie na początku adaptacji zazwyczaj chudniemy. I utrata wody nie jest niczym złym, natomiast utrata elektrolitów, która za tym idzie, już nie jest dobrym i korzystnym dla nas procesem. Dlatego też, jeżeli nie nawadniasz się zazwyczaj jeszcze więcej niż wcześniej i nie dostarczasz sobie odpowiedniej ilości elektrolitów, no to jest przyczyna numer jeden. Jakie nawodnienie jest dobre? Przynajmniej 30 ml na kilogram masy ciała. Czyli załóżmy, jeżeli ważysz 60 kg, no to przynajmniej 1,8 litra. Plus, jeżeli jest aktywność fizyczna i tak dalej, to oczywiście to zapotrzebowanie nam wzrasta. Natomiast nie zawsze wystarcza sama woda i tutaj jest już film o elektrolitach mój na kanale, suplementacja sodu, suplementacja zazwyczaj magnezu, potasu, to są rzeczy, które są mega, mega ważne i o tym nie zapominajmy. Natomiast również pamiętajcie oczywiście, przed jakąkolwiek suplementacją warto się skontaktować ze specjalistą. Jeżeli mamy problemy na przykład z nadciśnieniem, no to musimy tutaj również uważać na spożycie sodu, więc po prostu trzeba zawsze pamiętać, żeby zrobić to mądrze, żeby po prostu sobie nie zaszkodzić. Kolejną przyczyną mogą być różnego rodzaju niedobory pokarmowe. Jeżeli jedziesz pół życia na węglach i teraz drugie pół chcesz jechać na tłuszczach, no to przełączając się na zupełnie inne żywienie, no nie oszukujmy się, na początku jest to zazwyczaj zupełna i totalna rewolucja, w której niektórym trudno jest się odnaleźć. Ja sama pamiętam siebie 4 lata temu, mimo że studiowałam dietetykę, to po prostu miałam różne dylematy ketogeniczne. I jeżeli nie zbilansujesz sobie odpowiednio tego żywienia, to może się okazać, że po prostu nie dostarczysz sobie pewnych kluczowych mikroskładników, bo nie mówimy tylko o makro, ale mówimy również o mikroelementach, witamin, składników mineralnych i wtedy również z tych niedoborów może pogarszać się nasze samopoczucie. Innym czynnikiem kluczowym, który bardzo często wiele osób po prostu olewa, to jest stres. Ja powtarzam, nie przeprowadzaj u siebie ketoadaptacji, jeżeli masz trudny czas w swoim życiu, jeżeli masz bardzo dużo stresu i tego nie ogarniasz, to polecam Ci najpierw zacząć od jakiejś medytacji, uważności, wyciszenia się, czegokolwiek, co pomoże Ci po prostu odnaleźć taki wewnętrzny spokój, bo wokół nas wiadomo, że dzieje się po prostu masa różnych rzeczy. Teraz jeszcze mamy nowy rok, nowe wyzwania, nowa ja, nowa Ty, więc naprawdę jest tego dużo i wiadomo, że ten stres nam nieodłącznie towarzyszy każdego dnia, ale po prostu musimy się nauczyć sobie z nim radzić. Więc dla mnie, jeżeli rozpoczynamy ketoadaptację, jest to proces, który również powinien być połączony z pracą nad sobą w środku, nad naszą głową, bo jeżeli nie ogarniesz stresu, no to również właśnie może to powodować tak zwaną ketogrypę. Czynnik, który może nie jest tak w 100% udowodniony naukowo, ale myślę, że warto też mieć to na uwadze, że jeżeli sama ketoadaptacja jest to przełączenie z jednego źródła energii, jakim jest glukoza, na drugie źródło energii, jakim są ciała ketonowe, wytwarzane z tłuszczu, jeżeli są osoby, które są bardzo zależne tylko i wyłącznie od glukozy, czyli na przykład jadą bardzo długo na wysokim high carbie albo mają problemy z gospodarką cukrową, cukrzyca, insulinooporność i wszelkie kwestie również związane po prostu z otyłością, bo to już zazwyczaj świadczy o tym, że jest problem, no to to przełączenie u nich może być, nie mówię, że niewykonalne, bo tak chyba nie jest nigdy, jeszcze nie znam takiego przypadku, ale po prostu będzie trudniejsze, będzie wymagało więcej czasu, będzie wymagało zazwyczaj Twojego większego zaangażowania. Z wiekiem również wejście w stan ketozy bywa bardziej wymagające, no bo my też zazwyczaj z czasem nazbieraliśmy tego bagażu doświadczeń, a raczej tych kamieni, które sobie tam do plecaka nawrzucaliśmy. Dlatego jakby zwróć uwagę na to, że im więcej masz problemów zdrowotnych, im gorzej sobie radzisz właśnie z tą gospodarką cukrową, albo im więcej cukru, czyli nie tylko cukierków, to mam nadzieję, że wiecie, ale im więcej węglowodanów masz w diecie, tym to przejście może być trudniejsze. Czy to oznacza, że trzeba się tego bać i nastawiać, że na pewno będę mieć ketogrypę? Nie. Bardzo wielu moich podopiecznych, którzy trafiają do mnie właśnie zazwyczaj z większymi, chociaż nie zawsze, ale często z większymi niż przeciętny Kowalski, nie lubię tego słowa, problemami, jednak tej ketogrypy nie ma, bo zadbaliśmy o to wszystko, co najważniejsze. Może czasem następuje gorsze samopoczucie przez jakieś kilka dni, no bo musimy również w mózgu przełączyć się z energii, z glukozy na energię z ciał ketonowych i żeby jakby zacząć korzystać efektywnie z tego, potrzebujemy czasu, ale moi drodzy, naprawdę warto, bo stan ketozy naprawdę potrafi przynieść Ci niesamowite korzyści i jeżeli strach przed ketogrypą wstrzymuje Cię przed tym, żeby spróbować i żeby zacząć, no to moim zdaniem nie ma sensu czekać. No chyba, że nie masz odpowiedniej wiedzy, to tutaj też pamiętaj o tym, że po prostu jakby nasze zdrowie jest i nasze życie jest na tyle ważne, że też jakieś 1000 eksperymentów na sobie, jeżeli nie wiemy do końca, co robimy, nie jest dobre. I jeżeli miałabym podsumować, co zrobić, żeby uniknąć ketogrypy, no to przede wszystkim nie rób głupot, chociaż wiem, że to nie jest zbyt trafna rada. Ale kolejna rzecz, pij odpowiednią ilość wody, nawadniaj się. I tutaj, i oczywiście ogarnij jakby kwestię stresu, wysypiania się i tych wszystkich rzeczy okołożywieniowych, które również są bardzo ważne. Natomiast jeżeli chodzi o same właśnie elektrolity, to poza suplementacją, którą najczęściej zalecam każdemu na ketoadaptacji, to możemy również sięgać po produkty, które po prostu będą nas w tym wspierać. I będzie to na pewno właśnie dosalanie pokarmów, najlepiej solą albo kłodawską, kamienną, naszą polską, albo himalajską z dobrego źródła. Będzie to picie rosołu. Moi drodzy, spokojnie możecie pić filiżankę rosołu czy zupy mocy, takiego skondensowanego, zdrowotnego rosołu. Jeżeli nie wiecie co, to wygooglujcie sobie zupa mocy Joanna Salwa. Na blogu jest dokładna instrukcja i przepis, jak to zrobić i dlaczego. I spokojnie, codziennie możemy sobie taki rosołek pić na keto. Będzie to miało fantastyczne działanie na nas. Dodatkowo są produkty, które będą nas wspierać w tym, żeby ten balans elektrolitów zachować. Będzie to awokado, będą to oliwki, będą to wszystkie zielone, liściaste warzywa, jakieś szpinak, sałaty itd. Będą to orzechy, nasiona, będą to ryby. Jeżeli mamy dostęp do łososia, takiego dzikiego łososia, jak najbardziej. Nawet gorzka czekolada, oczywiście w umiarkowanych ilościach. Jeżeli nie możesz się powstrzymać przed zjedzeniem całej tabliczki czekolady, to z tej czekolady zrezygnuj póki co na razie. Ale to są na pewno te produkty gęste, bogate odżywczo, które będą nas wspierać w niespotkaniu się z ketogrypą, a takim fajnym, spokojnym, na lajcie przejściu ketoadaptacji, czego Wam bardzo serdecznie życzę. Pamiętajcie, żeby podzielić się w komentarzu Waszymi doświadczeniami, bo to dla mnie też jest jakaś wiedza taka praktyczna osób, z którymi współpracuję, czy to osobiście, czy tutaj na YouTubie, bo myślę, że też sobie fajnie współpracujemy. Także dajcie znak, subskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robiliście, kliknijcie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, bo naprawdę w tym roku szykuje się dużo, myślę, wartościowych treści i nie tylko treści, ale o tym już w najbliższym czasie. A tymczasem pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!